Proszę Państwa, ja chciałem dzisiaj tylko takie wstępne swoje uwagi odnośnie moich przepowiedni, dywagacji, domniemań, jak będzie wyglądał ten rok. Rok 2014. Niestety, wydaje mi się, że będzie on jeszcze gorszy, niż, i to znacznie gorszy, niż poprzedni, gdzie zaskoczył nas bardzo wybór papieża Franciszka, a wcześniej abdykacja Benedykta XVI. Wiele różnych katastrof, rozruchów, wojen, tudzież afera Snowdena, która skompromitowała Stany Zjednoczone, niekończący się kryzys ekonomiczny i tym podobne. Niestety, na ten rok obawiam się, przewiduję, że będzie znacznie gorzej. Według mnie może dojść nawet do wojny światowej. A bardzo symptomatyczne jest to, że wielu tych przepowiadaczy, które zawsze było chętnych do udzielania różnych wywiadów proroc, większość zamilkła albo tylko sobie opowiada takie horoskopy, kto pod jakim znakiem się jak będzie czuł, znakiem zodiaku. A o sprawach ogólnych, właściwie z wyjątkiem Gibaszewskiego, boją się więcej mówić. To też świadczy o tym, że coś poważnego w trawie piszczy. Zresztą są różne przepowiednie, bardzo groźne. A poza tym widzimy, co się już wyprawia, na przykład na Ukrainie, gdzie grozi wojną domową albo poważnymi rozruchami, co potem może również mieć bardzo zły wpływ na Polskę, bo może być masa i imigrantów, różnych uciekinierów i destabilizacja nawet u nas. Bardzo moim zdaniem w tym kontekście jest symptomatyczne, że podobno wikingowie przepowiadali początek końca świata od 22 lutego tego roku o jakichś znacznych zaburzeń w kosmosie. Zresztą wielu dalej twierdzi, że Nubira nadciąga, tylko nie wolno o tym mówić, i różne asteroidy. A Baba Vanga przepowiedziała podobnoć, iż w tym roku ma zginąć większość ludzi na półkuli północnej. To między innymi skutek raka, skażeń chemicznych i chyba promieniotwórczych. Więc na co to wskazuje? Albo na wielki kataklizm, albo na wojnę, albo na wszystko naraz. A bardzo dziwne też, że niejaki Piotr Żywy Płomień, który zawsze podawał różne swoje wizje, podobnoć przekazy z nieba, nagle w styczniu w tym roku zamilkł i boi się, chyba że go blokują, ogłosić cokolwiek nowego. Chyba że mu nie wolno. Może ma przekaz, że może ogłosić dopiero później. A już pod koniec roku twierdził, że po kanonizacji Wojtyły nastąpi totalny kryzys, zadyma w świecie. Jest jeszcze inna przepowiednia, że po śmierci Sharona, co przepowiedział 106-letni rabin przed śmiercią w Izraelu czołowy, że wtedy szybko nastąpi zadyma w świecie. Prawdopodobnie, nie wiem, czy on to powiedział, czy inni to skomentowali, że Żydzi przystąpią do odbudowy świątyni Salomona, co wiadomo, że wywoła konflikt potężny z Arabami. I tenże rabin 106-letni miał przepowiedzieć w zaszyfrowanej wiadomości, co oburzyło bardzo wielu właśnie Żydów, że wkrótce po tym przyjdzie
Jeszua, Chrystus i że On jest prawdziwym Bogiem. No to dla nich oczywiście było za wiele. Ale wcześniej może pojawić się antychryst, bioczipowanie, wojna i wszelakie katastrofy. A niestety ludzie się mało modlą i nawet Kościół w Polsce nie dąży do intronizacji Chrystusa Króla, która jest największym, najlepszym ratunkiem. Byle do nas nie doszły te zadymy z Ukrainy i nie doszło do wojny, a przynajmniej żebyśmy w Polsce i zwłaszcza tu na południu byli jak najbardziej bezpieczni. Więc ora et labora, przygotowywać się, myśleć i robić dobre uczynki i obserwować uważnie świat. Amen.